Okej, to teraz zajmiemy się kwestią życia i śmierci. No, szkoda trochę Tris. Dawniej mieszkała w eleganckim domu w porządnej dzielnicy. Teraz na kurde przewracającym się chatę na okrawkach. Też nie swoją, tylko wynajętą. No cóż. Patrz, ja też trafiłem. Czemu inne się na mnie rzucają? Przecież nie mają żadnych najmniejszych szans. Śródo kanapek z szynką. Powiem tucik z znakami pięściami. Żeby nie szyć sobie miecza. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Chyba nie mam wyboru. Proszę za mną. Tędy, to niedaleko. Pomóż mi! Nie! Dziękuję. Chodźmy. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. Gdyby nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się. Bo pani Wegelbud... Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty? Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bajs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste.
Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. To wygląda mi na kiepski pomysł. Jeśli łowcy już polują na Alberta, nie sądzę, aby jakieś przyjęcie zdołało ich zmylić. Geralt, bal u Wegelbudów to nie jest takie zwykłe przyjęcie. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. I mi też nie, w sumie. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uch, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Geralt w dublecie. Chyba jednak będę musiał skorzystać z pomocy Elihala. No cóż. Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? Chętnie obejrzę twój towar. Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Elegancki, zdobiony albo modny. Tu jest najdroższy. Ten, dawaj. Ej, Triss. Czego się kurde mol nie robi? O, dzień dobry.
Bywaj. Dobra, no to spadamy stąd. A, tu jest wyjście. Żaden problem. Bardzo wielu ludzi ma na mnie baczenie. Większość z nich leży martwa w rynsztoku. Może po prostu mieli na mnie za bardzo baczenie. Albo za dużo baczenia, nie wiem jak to inaczej mówić. Ja już trochę zarobiłem w odróżnieniu od ciebie. A wiem, ciurzek coś niezły. Cały dzień się drzwi nie zamykają. Pierdziele. Znowu ten upierdliwy. What the bloody hell? Wow. Okej. No, no, widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym, Albercie? Wśród czarodziejów prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. I chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. Bardzo. To co? Idziemy? Witam, szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. To jakaś pomyłka. Na pewno wiesz, po co tu jesteśmy. Owszem, ale mam rozkaz dopilnować, aby wszyscy goście weszli na teren posiadłości bez broni. Zaraza. Życzę udanego wieczoru. O, jak to pięknie. No mi się wyróżniał. Strasznie dawno nie byłam za miastem. Jak on mógł z tą chudą lafiryndą? No nie, płacz już. Przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Ale to był baronet! Gdzie ja drugiego takiego znajdę? Janko! Nie udawaj, że mnie nie poznajesz. Ładnie to tak starych przyjaciół nie poznawać, hm? To jakaś pomyłka. Nie znam pana. Nie wygłupię się, Janka. Wszędzie bym cię po tych włosach poznał. Możesz sobie zgrywać wielką panią, ale zanim cię ten baron Edward tam jakiś tam z rynsztoka wyłowił, byłaś zwykłą... Dosyć tego. Pani powiedziała, że cię nie zna. A to co, nowy jakiś? Jeszcze starszy niż poprzedni? Taki chuj zgrzymiały. Pewnie im mniej może, tym więcej płaci, co? Sam się prosisz. Mieliśmy nie zwracać na siebie uwagi. Przecież nic się nie stało. Aż boli. Byłeś w zimie? Mówią, że to chlew, nie gród stołeczny. Teraz to zdecydowanie. Sława się wyprzedza.
Co? O proszę, witam. Ale się zaprawił. Tak, z pewnością jest krakenem. Moritz? Co ty tu robisz? Mała Marigold, no proszę. A myślałem, że to będzie eleganckie przyjęcie. Tak, ja też się za tobą stęskniłam. Ale darujmy sobie to teraz. Masz jak wydostać się z Nowigradu? Możesz dołączyć do nas. Miałbym dołączyć do was? To znaczy do kogo? Są tam też twoi przyjaciele. Kiedy już zbierzemy się wszyscy, wyprowadzę was. Ty wyprowadzisz? Wybacz, Marigold. Tak jakbym dał się prowadzić kulawemu kaczątku. Żegnam. Nie spodobał mi się. Czemu koniecznie chciałaś z nim porozmawiać? To stary znajomy, nazywa się Moritz Diefenthal. Potem ci opowiem. Dobra. Rozejrzyjmy się. Co to za miejsce? Proszę, nie mam żadnego... Czemu ten gościu ma miecz? Pan mnie szukał? Wiedz, że tu trudno o robotę. O, proszę, następny chętny. Prosimy. Sir Devanon właśnie dzwonił miejsce przy stole i już raczej nie wróci. A co się z nim stało? Jacyś dobrzy ludzie odprowadzili go na bok, żeby nie zrobił sobie nic złego. To jak, gramy? Najpierw zmierzy się pan z grafem Wladimirem Kreti. Stać go na przegraną, więc będzie grać nieostrożnie. Nie mam ochoty. Nie lubi pan wygrywać? Prawda jest... Nie zagram kolejnej gry w karty, póki nie zdobędę pieprzonej pożogi. What the fuck? Przepraszam was na chwilę. Pani... Tak, to ja. Ta od Pstrągów. A tak, oczywiście. Proszę mi wybaczyć te środki ostrożności, ale może chodźmy porozmawiać gdzieś na uboczu. Nie miała nosić nam skipa, pogi czy coś? Dziękuję, że zgodziliście się nam pomóc. Mój pokojowiec uprzedził mnie, że przyjdzie pani z przyjacielem. Wolałabym, żeby jak najmniej osób wiedziało o ucieczce Alberta, ale skoro pani mu ufa, jak nikomu innemu. Łowcy dali o sobie znać? Odkąd napadli mojego sługę na rynku, nie. Wszystko ucichło. Ale jeden ze strażników, którego udało mi się przekupić, powiedział, że coraz więcej mówi się o Albercie. A skąd w ogóle straż dowiedziała się, że pani syn zajmuje się alchemią? Cóż, niestety nie mogę ręczyć. Czy to sam Albert nie pochwalił się komuś jakimś eksperymentem? Jest bardzo beztroski. Całkiem jak jego ojciec. Miły to był człowiek, ale przygłupi. Pożarł go krabopająk. Nie wiem, czy słyszeliście. Musiał dużo podróżować. A skąd? Próbował je hodować. Może powinnam się cieszyć, że Albert znalazł sobie tak bezpieczne zajęcie jak alchemia? Bezpieczne. Chodźmy po Alberta. Gdzie teraz jest? Zabawia gości na przyjęciach, zawsze wszędzie go pełno, więc nie chciałam, żeby ktoś nabrał podejrzeń. Kiedy będzie mógł wyjść? Musimy poczekać, aż goście wypiją tyle, by zauważali już tylko tacę z pełnymi kielichami. To nie potrwa długo. Pani syn jest gotowy do drogi? Będziemy musieli działać szybko. Tak, dopilnowałam wszystkiego. Gdzie go zabierzecie? Lepiej, żeby nie znała pani szczegółów. Będzie bezpieczny, obiecuję. Ale... Proszę zdać się na mnie. Nie pierwszy raz to robię. Wiem i dziękuję. Jak go rozpoznamy? Nosi maskę pantery. Wie, że po niego przyjedziecie i jest bardzo podekscytowany. Obawiam się, że nie do końca zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa. Jak mówiłam, nie jest zbyt bystry. Proszę się nie martwić. Doskonale się odnajdzie w towarzystwie niektórych czarodziejów. Geralt!
Pójdziemy go poszukać. Będę czekać na wieści. Chodźmy poszukać Alberta. Rivowi zawsze wiatr w oczy, co? Pogonię go, jak pragnę zdrowia. Znowu u tej dziwki notował! Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. Radowid w niczym nie lepszy od Emkera. A może i gorszy. Puta. Duszno. Wiem, że zawsze jestem zdrowy, ale nie ma lepszych psów gończych niż nasz. Wyglądają groźnie. Maja Luisa de Valet? Geralt z Rivii i Triss. Nie widziałam was na liście gości. Baronowo, jesteśmy tu jako przyjaciele domu. Ja też, ale moje nazwisko figuruje na samym szczycie listy. Nic dziwnego. Te uprzejmości zaczynają mnie nużyć. Po co tu jesteście? Proszę o to zapytać panią Wegelbud. Tak właśnie zrobię. Możesz mi wierzyć. No i co w tym takiego szczególnego? No, no. Wreszcie się będzie działo, czy... Mam wrażenie, że już się gdzieś spotkali. Mam wrażenie, że gadasz głupoty. A wtedy jak nie huknie! Tak? Ładna maska. O Boże. Albert Wegelbud? Nie. Jestem czarną panterą. Ach, panie hrabio. Przysyła nas twoja matka, pantero. Och, czyli pani jest... Mam dość rozumu, żeby nie kończyć. Super. Tak. Kiedy możemy opuścić posiadłość? No, matka mówiła, że lepiej poczekać, aż wszyscy więcej wypiją. Poza tym później będą fajerwerki, to odwróci uwagę. Kiedy się zaczną, wymknę się do ogrodu. Spotkajmy się w labiryncie. Będziemy tam na ciebie czekać. Dobrze, ale najpierw koniecznie spróbujcie tego różowego fiorano. Koniecznie.